28.03, 28, Monika Olejnik, dyżur reportera. Świetny pomysł kolegów z radiowej trójki. Temat dla reportera, czyli co gnębi słuchaczy i w czym można im pomóc. Mam program trzeci. Dużo butelek różnych. Przez parę lat je składaliśmy do piwnicy. No i teraz może był porządki, chciał je usunąć, pojechał do skupu. Tak. Zdał, że przyjmują tylko i wyłącznie butelki po wódce. Natomiast po winie... W ogóle nie chcą ich oglądać. Proszę pani, więc ja spróbuję na to pytanie pani odpowiedzieć w naszym bloku popołudniowym między 16 a 17. Dzień dobry panu, czy jest pan kierownikiem tego punktu skupu? Czy mógłby pan mi powiedzieć, jakiego rodzaju opakowania szklane państwo skupujecie? Jakie rodzaje opakowań? Tych butelki kupujemy, a nie opakowania. Jakiego rodzaju? Wszystkie prócz Mirandy, Pepsi Coli, litrowych i Pepsi Coli małych. A butelki i kwadratowych. A w Bipowinie 0,75. Proszę pana, a jak słyszałam pan po winach importowanych, nie skupuje nie, butelek. Nie. A dlaczego? Bo one są 0,70, a my skupujemy 0,75. I dostałem, proszę panią, pismo od dyrektora, żeby, głównego dyrektora, żeby tych butelek nie kupować. Proszę pana, czy według pana to jest słuszne, że się nie skupuje wszystkich opakowań szklanych? Nie wiem, proszę pana, to już mnie niech pan tego nie pyta. Jestem tylko na pensji. Ja mam 4200 zł plus tam za odpowiedzialność i do wszystko. Rozmowa. Cóż, butelkowy problem nie pękł. Od 37 lat trzyma się dzielnie, choć na jego temat nagrano już wiele kilometrów taśmy. Trójce życzymy samych skutecznych interwencji.